Główny przekaz jest to, że narodził się Zbawiciel, Zbawiciel, który nam przyniósł wolność, który nas uratował. Cel Jego przyjścia czytamy w wierszu trzecim, bo jarzmo ciążące nad Nim i drąg na Jego plecach, kij Jego dozorców połamiesz jak za dni Midianitów. Moi drodzy, co kwartał gościmy tutaj ludzi, którzy są związani nałogiem alkoholu i wieloma innymi. I wiecie, na ich życiu wyjątkowo mocno widać ten kij, który daje im po plecach. Na ich życiu wyjątkowo widzimy to jarzmo grzechu, ale na nich to widać. Na wielu może nie widać, a tak samo są okładani. Nieważne, czy ktoś jest w garniturze, czy w ochmanach. Jeśli nie oddał swego życia Jezusowi, to jest pod jarzmem grzechu. I wcześniej czy później odczuje ten kij na swoim grzbiecie. Moi drodzy, i to, co chcę zaakcentować, to ten cel, dla którego On przyszedł. On przyszedł dać wolność. On przyszedł właśnie po to, aby złamać jarzmo grzechu. On przyszedł po to, aby połamać ten kij, którym szatan nas okłada. Jest tutaj fajny obraz. Jest powiedziane, jak za dni Midianitów. Był to czas, kiedy Izrael był w tragicznej sytuacji. Czytamy w Biblii, że Izrael ze strachu przed Midianitami chował się wręcz do lochów, które sobie wykopywali w ziemi. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Jak szczury się chowali. Chowali się do jaskiń, do pieczar. Po to, aby ochronić siebie. Kiedy Midianici nadjechali, nie zostawało nic. Bydło, żywność, wszystko plądrowali. I w takim czasie oni żyli. Żyli pod jarzmem midiańskim. Bez nadziei na jakąkolwiek zmianę, bo byli bezbronni. Ale Pan Bóg przyszedł. Przyszedł, powołał Gedeona i za Jego pomocą przyszło wybawienie. Bóg, aby pokazać im, że to nie oni własną mocą, ale On sam Bożą mocą to robi. Pamiętacie, zredukował z wielu tysięczną armię do 300 osób. I to jest ten obraz, że Pan Bóg przyszedł z pomocą w sytuacji beznadziejnej. To jest obraz tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. W sytuacji beznadziejnej dla człowieka przyszedł Jezus. W sytuacji, kiedy człowiek sam sobie nie mógł w żaden sposób pomóc. Przyszedł Jezus, aby dać nam pomoc. I w 61 rozdziale Księgi Izajasza jest troszkę może więcej szczegółów, jeśli chodzi o cel Jego przyjścia. Czytamy to, co też Pan Jezus sam zacytował, kiedy rozpoczynał swoją służbę, ale przeczytajmy to z 61 rozdziału proroka Izajasza, pierwszych dwa wiersze. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Oto jest cel jego narodzin. Co prawda my przypominamy ten pierwszy moment, tą stajenkę. I ona oczywiście jest ważna, była w Bożym planie,
ale najważniejszy jest ten cel. Cel, który jest opisany w tym, jakby mówiąc, exposé. Jezus przyszedł, aby zwiastować dobrą nowinę, Ewangelię. Zwiastować to, że jest wyjście, że jest uwolnienie z naszych grzechów. Dalej czytamy, że przyszedł opatrzyć tych, których serca są skruszone. Wiecie, my często w ten fragment odbieramy serca skruszone w sensie pokorne. Ale w tym miejscu słowo skruszone oddaje co innego. Oddaje serce złamane. Wiecie, jakby jakiś talerzyk czy kubek upuścić na posadzkę. On się najczęściej skruszy. Jeżeli jest z Duralexu, to w drobny mak. Wiecie, i tu jest ta myśl, serce skruszone, serce rozbite. Jezus przyszedł po to, aby opatrzyć takie serce. Jeżeli ktoś czuje się w ten sposób, że jego życie jest rozbite, skruszone, jest dobra nowina, Jezus przyszedł po to, aby cię uleczyć, aby poskładać wszystko to, co zostało rozsypane, aby wszystkie te elementy, które w twoim życiu gdzieś się pokruszyły, przyszedł po to, aby to scalić i dać ci na nowo szansę i nadzieję. Dalej, ogłosić jeńcom wyzwolenie. Tu jest ta myśl o uwolnieniu z jakiegokolwiek związania, z jakichkolwiek nałogów. I dalej czytamy ślepym przejrzenie. Myśl o uzdrowieniu naszych ciał. Moi drodzy, i to jest cel Jego przyjścia. I to chcemy głosić. To, że są święta, to jest ten dobry czas, aby przypomnieć, że Jezus Chrystus narodził się, ale właśnie w tym celu. I chcemy to proklamować, chcemy to ogłaszać. Wbrew temu, co też słyszeliśmy na wstępie, że świat chce to tuszować. Chce mówić tylko o takich tych rzeczach związanych z komercją, czy może z czasem wolnym, czy z rodziną, czy z pokojem, czy z czymś tam jeszcze. Ale my chcemy z tego miejsca mówić o czymś, co jest najważniejsze, co jest sednem Biblii. Jezus Chrystus przyszedł jako dziecko, to fakt, ale nie pozostał w żłobie. Dokonał wspaniałego wykupienia i my dzięki temu możemy żyć w wolności, możemy żyć wolnością i cieszyć się wolnością. Przepaść zawarta, upadek czarta, wstępuje Pan.
oczy się roszą, dusze się wznoszą, płynące